No hej, zatchnięci przeogromem cudownych miejsc w Lubuskiem, kontynuujemy naszą podróż. Tym razem odwiedzimy prawie zapomniane mauzoleum i magiczny dwór. Zapraszamy na film. Jarnatów to malownicza miejscowość położona w powiecie sulęcińskim w gminie Lubniewice. To właśnie tutaj natrafiliśmy na malutką ścieżkę prowadzącą do ukrytego pośród drzew mauzoleum. Pomiędzy drzew wyłania się niczym ruiny starożytnej świątyni przepiękny obiekt. Wysokie kolumny podtrzymują okrągłą kopułę i górują nad nami majestatycznie. To zniszczony grobowiec dawnych właścicieli. Pochowano w nim tajnego radcy rządowego Theodora von Bottingera i jego żonę Adele. Budynek mauzoleum padł łupem złodziei. Skradziono m.in. drzwi prowadzące do podziemnej części grobowca. Wejście później co prawda zamurowano, ale nie na długo. Częściowo zostało ono ponownie odkryte, a w jego wnętrzu dostrzec możemy przerażający widok rozbitych trumien.
To wzgórze musiało być kiedyś cmentarzem. Dziś nekropolia jest tak zdewastowana, że z trudem można tu znaleźć pojedyncze nagrobki, ułamki tablic czy krzyży. Na koniec ciekawostka, bo choć myśleliśmy, że mauzoleum odkryliśmy jako jedni z niewielu, to okazuje się, że Kleo była tu przed nami. Kiełpin to wieś położona w gminie Deszczno powiatu gorzowskiego. Od XVI wieku ziemie te należały do rodu von Waldów. W 1772 roku ziemię kiełpińską łącznie z Rudnicą i Kołczynem zakupił Karl Sigismund von Ritzenstein. Jego następcą był Karl Ernst von Ritzenstein, który ożenił się z Ernstin von Waldow w roku 1795. Jeden z pieców kaflowych na pierwszym piętrze pochodził z okresu budowy pałacu. Był wykonany z białych kafli i zwieńczony wazonem. Może to jego element. Tutaj resztki windy kuchennej. Dobra w rękach rodziny von Waldow und Rentstein były do 1945 roku. W piwnicach odkrywamy przepiękne sklepienia krzyżowe, również w skarbcu przyległym do salonu od zachodu. Pałac położony w rozległym parku krajobrazowym, założony w XVIII wieku. Zbudowany przez Karla Ernsta von Ritzenstein w 1786 roku w stylu klasycystycznym.
Po II wojnie światowej dwór stał się własnością PGR Wawrów. Został wtedy zdewastowany. W latach 50. mieściły się w nim magazyny zboża. Od 1963 roku obiekt jest nieużytkowany. Rozkradziony i zniszczony, zawalił się, zostały tylko fragmenty murów. I to by było na tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się. Cześć.